Dzisiaj zagraliśmy mecz z GKS-em Jastrzębie. Był to na pewno bardzo wymagający przeciwnik, ponieważ to drużyna z pierwszej ligi, która już gra drugi bądź trzeci sezon na zapleczu Ekstraklasy. Na pewno bardzo fajne podsumowanie naszego ciężkiego obozu, gdzie ciężko trenowaliśmy. Były treningi na siłowni, biegowe oraz na boisku. Włożyliśmy w to naprawdę bardzo dużo wysiłku i myślę, że fajny efekt dzisiaj to przyniosło na boisku, gdzie na tle tak wymagającego przeciwnika zgraliśmy jak równy z równym. Bardzo dobrze wyprowadzaliśmy piłkę oraz graliśmy z kontrataku, do tego konsekwentnie graliśmy w defensywie i mieliśmy, myślę, że bardzo dużo swoich sytuacji podbramkowych, których nie wykorzystaliśmy, ale myślę, że przeanalizujemy sobie to spotkanie, ponieważ granie z takimi wymagającymi przeciwnikami na pewno pokazuje nam nasze mocne i słabe strony, co będziemy starali się poprawiać w naszej grze, żeby do meczów o punkty w marcu, kwietniu, żebyśmy byli idealnie przygotowani i grali w każdym spotkaniu o 3 punkty. Na pewno dzisiaj jesteśmy zadowoleni z całego obozu, bo dzisiaj to był ostatni dzień, ten sparring to był podsumowanie obozu. Na pewno pozytywne było to, że bardzo dobrze broniliśmy się, wykreowaliśmy sobie kilka dobrych sytuacji do zdobycia bramki i widać, że Piotr Marciniec, który tak naprawdę jest bardzo krótko z nami, powoli łapie język z innymi zawodnikami. Jarek Mikołajewski też dostał szansę, młody zawodnik, pierwszy raz zagrał na tym obozie i z zespołem drugoligowym i teraz z zespołem pierwszoligowym. To jest dla nich doświadczenie, które muszą zdobywać. I też bardzo pozytywnym aspektem było to, że drużyna dzisiaj bardzo chciała wygrać, tak? Było widać determinację. Czuć było w powietrzu taką energię, jak jest w lidze, jak to był mecz o punkty. I to zarówno było i z naszej strony, i ze strony przeciwnika. Bardzo dobry sparring z trudnym przeciwnikiem. Cieszymy się, budujemy się tym, że tworzymy sytuację, że w wielu fragmentach gry nie widać różnicy tych dwóch lig.